Przepraszam. Przepraszam za podejrzanego, oprócz ludzi z kamerami, co zagadują? Fokie! Naprawdę powiem panu, są rewelacyjnie... rewelacyjne. Gdzie pan to będzie upublikował? Hej, kochani, cześć. Jest takie stare, mądre ponoć powiedzenie, że podróże kształcą. Dlatego tym razem wybieram się do Bydgoszczy. Także czas start. Dzień dobry. Ja sprawę ten. Panie wnuk to Paweł, tak? Wszyscy palą tu na sen. Jestem chwilę przed Bydgoszczą i tak się złożyło, że zjadłem śniadanie. Poszedłem do KF-a. Ja staram się ograniczać mięso, ale coś mnie tak... To był impuls, tłuste. A ja w ogóle nie jem tłuszczu. Dlatego jak zobaczyłem ten fajny wynajem Toi z dowozem, takie coś by mi się przydało, bo teraz mnie tak miendoli, tak pod wpływem alkoholu. Jak się wjeżdża do Bydgoszczy, są wysoko takie bloki. To są te majestatyczne bloki, które widać z dołu. Widać, że grasują tutaj niezastąpieni Baltic Boys. Pana muszę skomplementować za kapcie. Bo naprawdę powiem panu, są rewelacyjne są. Tylko tak zastanawiał się pan nad zwiększeniem rozmiaru. Wyglądałem na specjalistów, a ja szukam czegoś najlepszego w Bydgoszczy. Czy pana lody w przysmyku? Lody w przysmyku. A stamtąd są te... Soki? No nie wiem, może to się... Ja pracą budowę mam, także nie mam... Pan nie ten. Czasu ogólnie. Pan tylko telefon i praca. Tak. To pani poleci. I rewelacyjną ma pani bluzkę. Wyjazd teraz czy nigdy? Bo na koszulce widzę. Now or never. Aha, teraz, tak, teraz. Teraz. Dobra, trzymaj się. Teraz dobrze idziemy? Nie, w drugą. Ja już zjadłam dwie dołki. Jaki do pracy. Smak? Pan nie lubi lodów, pani bardziej woli. A jaki smak ulubiony? Szery. Z marakują, na pewno jeden. To jest jeden, a no. A drugi był Kinder Bueno z białą. Kinder Bueno, czyli tak mocno czekoladowe. A pan jaki smak, tak? Czy pan po prostu lubi patrzeć, jak żona uwielbia szery lody jest? To pytanie z innej beczki. Czy to jest wasza brama? To znaczy, że ja tutaj pracuję. Aha. To jest mój zakład, dorabiam. A moja pan jest obok dalej. Aha, jak no to dobrze. Z tą Bydgoszczą jest? Podobno jest Toruń z Bydgoszczą nie do końca się lubią. No jest to jest nasze dziedzictwo, powiedzmy sobie, narodowe. To jest prawie 600 lat nienawiści pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Aha. Mówiąc troszeczkę żartobliwie, no Bydgoszcz została założona przez Kazimierza Wielkiego, no trochę na złość Toruniowi. Tak, czy strażnicy miejscy w Bydgoszczy są mili? Tak, są mili. A w porównaniu do Torunia, jak myślicie, w Bydgoszczy są mili, czy do Toruniu? Nie wiemy, jak w Toruniu bo wygląda. Czy w Toruniu też mówili, że są bardzo mili? Trzy razy je tu zostawiałem i zawsze do mnie do domu przyszli. Pod blokiem, tak? A to samo, to takie, były buty siedmiomilowe, tam jakiś kot w butach był, a pana kapcie też same chodzą. Nie, koledzy mi zawsze. Koledzy to ja kręcę film o Bydgoszczy i chciałem się dowiedzieć, co jest najlepszego w Bydgoszczy. Jedna rzecz, nie ma nic? Nie, jest wiele, ale ja nie chcę. A smaczny lód? Ostatnie pytanie. Najlepszy. Najlepszy. Jaki? W Sowie. Tutaj regionalna firma. Czyli o Bydgoszczy nie, ale o lodach tak. Jak się popatrzy na mapę, jak chcesz jechać prawym brzegiem Wisły do Gdańska, to natrafiasz na Toruń, a jak chcesz jechać lewym brzegiem, to teraz natrafiasz na Bydgoszcz. Także chodziło o to, żeby w końcu obejrzeć, kupcy jadą prawym czy lewym brzegiem, płacili cło. Aha. Obojętnie. Czyli o pieniądze. Bydgoska policja jest miła i sympatyczna. Myślę, że jest. Jest? Pan... Już rozmawiałem ze strażą miejską w Toruniu, w Bydgoszczy i teraz z policjantami pierwszy raz. Kto z tej dwójki zawodów jest najmilszy, jak myślicie? Policja czy straż miejska? Myślę, że to zależy od człowieka. Jeszcze jedno pytanie, bo to jest też ciekawe. Czyli pan wrócił bez kapci do domu? Ale na a kapcie wróciły, były. Drugi dzień miał. No to jest tajemnica w tajemnicy. Wszystkiego najlepszego. Koledzy mi. Przepraszam bardzo. Ciepły dzień, pani w kurtce. Czemu tak? To kamizelka. No to, ale wygląda trochę jak kurtka, się nabrała. A tak? Nie za ciepło? Nie. Bo ten sweter, to jest sweter. Siatkowany. Czyli taki przytem. Tak. Czyli wygląda, że ciepło, ale jest taki uniwersalny. Wjeżdżając do Bydgoszczy, co koniecznie trzeba zobaczyć? No niektórzy mówią, że Bydgoszcz jest bardzo pięknym miastem. W niektórych miejscach rzeczywiście, nawet całkiem fajnie. Aha. Co mogę polecić? Wyspę Muńską. To naprawdę jest całkiem romantyczne miejsce. Tak. Czy cały czas w tamtą stronę? Tak. Czy, przepraszam, a pani w kwiatowej sukience to samo poleci? No, tak. Z okazji 100 lat tego, że Bydgoszcz jest Polska, artysta, niestety nie znam nazwiska, ukuł, uwiązał, pozwijał taką właśnie rzeźbę. Co kierowało? To chyba nie jest stuletnia wiklina. No nie wiem, ja się na wiklinie słaby jestem w wiklinie. Ja też. Ale jak państwo myślą, co artysta chciał przekazać? To nic. Kompletnie nic. Męczy buła jest, czy raczej taki spokojny? Oj. Spokojny, no to a my mogę jeszcze o imię pieska? Proszę. Rocky.
To jak Groszek. Roczek. Groszek. Groszek. Kurde, groszek, ale teraz widzę, że te rysy ma takie groszkowe. Dobre. Lepiej nie w czasie upału, bo tam jak zrewitalizowali tą wyspę, tam wycięli chyba wszystkie drzewa, więc tam wtedy nie można gdzie schować. Patelnia jest straszna, no, no, chociaż no. Można sobie pomoczyć nogi w brydzie. Dobre. A co pani się najbardziej podoba w Bydgoszczy? Może nie wiem. Rodzina moja. Rodzina, no to pozdrowienia. No powiem panu, że... Bartek. Jak długo? Ja Anton, bardzo miło. 15 lat mieszkam za granicą, także... Czyli przyjechałeś na chwilę, a jesteś z Bydgoszczy? Z Bydgoszczy. Jedna starsza pani mi zwróciła uwagę, że w maseczce, a bez koszulki. Ja mówię, tu nie bez koszulki, bez stanicy. Płynna bydgoska łuczniczka, bo symbolem Torunia jest Kopernik, a symbolem Bydgoszczy jest łuczniczka. Tak? Aha. A czemu łuczniczka? To jest taka rzeźba, która została wykonana, odsłonięta na początku XX wieku. I czemu ona stała się symbolem Bydgoszczy? To jest dobre pytanie. Chyba to jest najładniejsza rzeźba w Bydgoszczy. Aha. Czy pan spodziewa się czegoś nietypowego, że wyciągniecie? Wszystko jest pod kontrolą. Nie mam się co martwić. Najlepszego, dzięki, na razie. Jak długo się uczyłeś języka? No mi to zajęło z 2 lata gdzieś tak. Wyjechałeś ale tutaj tak, no? Wędle takiej rozmowy normalnej. No. Ale ja powiem panu, że dużo Bartek. Jeszcze terminów. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Tu jest zegarmistrz, a dwie gitary mi ściągnął. Tak. To tak jest zawsze, bo ja kręcę film o Bydgoszczy i... Codziennie. Codziennie, naprawdę? Ale po 15. Nie, po 15. Nie, pan przyszedł tak. Z gitarą. Tak, tak. No dobra, nie przeszkadza panom? Nie, żartuję, przeżartuję. Dobra, nie przeszkadza. Film o Bydgoszczy. Ogólnie jak bym chciał, to zawsze możemy coś tam zaimprowizować. Jakiś recital mały się uda. Tak. Dobra. Albo tak. Gitara, jakiś flet. Tylko bez zegarmistrza, nie? Bez czego? Bez zegarmistrza. Bez zegarmistrza, dobra. Wszystkiego tak najlepszego. Dzięki. Cześć. Dzięki. Wypadałoby, żebym coś powiedział o Bydgoszczy, ale co ja mogę o tej Bydgoszczy powiedzieć, skoro pan przewodnik powiedział już wszystko kompletnie i mi nic nie zostawił. Zresztą co ja mogę wiedzieć więcej od przewodnika? Także tak. No. Do pierwszego rozbioru Polski to Bydgoszcz to było miasteczko, gdzie mieszkało 180 obywateli, tak? Mnożymy to razy 4, to mamy ilość mieszkańców. Tam raptem pewnie 400 osób mieszkało, może 500. Natomiast Bydgoszcz bardzo silnie była rozwijana przez zaborcę polskiego, Fryderyka Wielkiego, króla Prus, który Bydgoszcz bardzo mocno rozbudował. Tam praktycznie wszystkie inwestycje poszły. Toruń wtedy jeszcze był w granicach Rzeczpospolitej. I z tego względu on sobie... Tak, i to jest ten moment, kiedy tak naprawdę, szczególnie po drugim rozbiorze, mieszkańcy Torunia, kupcy, ci, którzy mieli kapitał, oni odpływali stąd do Gdańska i do Bydgoszczy, do miejsc, gdzie można było lepiej robić biznesy. Toruń w XIX wieku to było miasto graniczne, nad rzeką, przy granicy, garnizon wojskowy, generalnie tak nic ciekawego. Takie Grajewo. A powiedz proszę, jakieś takie legendy są bydgoskie, tam, że jakaś potrzesz nosek, to wtedy się zamieni z żuka, albo nie wiem, kobieta, która tam ukrywała jakiś skarb. Wymyślam teraz, ale czy są jakieś takie, wiesz? Są takie dwie opowieści, o których można wspomnieć. Może nie są to, znaczy to są legendy oczywiście. Jedna legenda mówi, że w Bydgoszczy przez jakiś czas przebywał pan Twardowski, ten słynny pan Twardowski z wiersza Mickiewicza i z tej legendy. On tam się dwa razy dziennie w około 13.15 i 21.15, ale pamiętam, się pojawia w jednym oknie na starym rynku w Bydgoszczy, bo to też jest taka różnica. W Toruniu mamy rynek staromiejski, u nich mają stary rynek, tak? W Toruniu jest rynek nowomiejski, oni mają nowy rynek. To tak, żeby się odróżnić od tego wszystkiego. A druga historia, która się z Bydgoszczą, to nawet nie jest do końca legenda, można powiedzieć, bo w Bydgoszczy przez długi czas funkcjonowała mennica królewska, która była... Jak można stracić pieniądze na robieniu pieniądza? Ja nie wiem. No ale był taki pan, był taki dzierżawca tej mennicy. On jest nawet dosyć w Polsce, tak powiem, znany, chociaż nie kojarzy ani z Bydgoszczą, ani z mennicą. On się nazywał Tymf. I to jest z tego słynnego powiedzenia dobry żart Tymfa wart, prawda? No, pan Tymf produkował tymfy, to były takie rzeczywiście okropne pieniądze, takie już naprawdę z tą ilością śladową srebra, ale on mimo wszystko na tej mennicy stracił kasę, tak? Także... To może być jakiś wał, bo dostał pieniądze od państwa i zniknęły. Ja już nie powiem, jak ten pan na S, co przewalił 70 baniek. No są różni, tak. Ale to tradycja zostaje. To coś w tym stylu na pewno musiało być, bo on potem się do Sejmu Polskiego zwracał z petycją, z żądaniem wręcz zwrócenia mu kosztów prowadzenia tej mennicy, bo on stracił na produkcji pieniądze. Wiemy, chłopak, no. Ale no to tradycja ten. Czyli co, Bydgoszczy jest troszeczkę mniej do oglądania niż w Toruniu, ale generalnie... Znaczy, z punktu widzenia przewodnika, którym jestem, to tak mniej więcej tyle samo czasu na taką standardową
standardową wycieczkę po Toruniu i po Bydgoszczy trzeba stracić, natomiast w Bydgoszczy są pewne odległości, które trzeba robić. My tu mamy tak, że no, 3-godzinna wycieczka po Toruniu, to przechodzimy sobie co 50 metrów, tak, i jest wszystko, tam trzeba jednak troszeczkę przemieścić się z miejsca na miejsce. Ja już nie będę się skarżył na inne rzeczy, takie, że tam nie ma specjalnie, gdzie zaparkować autobusu, u nas też już nie ma w tej chwili, gdzie zaparkować autobusu, ale no tam jakby są większe takie interwały między jedną rzeczą a drugą, nie? Przepraszam, no nie jest to, powtórzę jeszcze raz, jest to fajne miejsce, aczkolwiek no ilość zabytków, no to jest różnica klas, albo nawet trzech klas, tak? No. Ale powiedz, tych zabytków jest mniej, bo mniejsze, dlaczego jest mniej zabytków? No dlatego, że one jakby nie miały czasu powstać, nie? Bydgoszcz tak naprawdę, oprócz tych kościołów średniowiecznych, to jest miasto, które powstało dopiero w XIX wieku. No, trudno coś, żeby przez ten czas się... Zresztą to nie była też architektura jakaś specjalnie interesująca. Mhm. Takie same domy jak w Bydgoszczy są w Łodzi, są w Warszawie, o ile Warszawa jeszcze istnieje, taka przedwojenna. No ale po prostu mnóstwo takich miejscowości, gdzie takie XIX-wieczne kamienice powstawały. No jest to całkiem niektórych miejscach jest to naprawdę bardzo dobra architektura, ale ona nie jest specjalnie wybitna, tak? Nie jest tak, że pojedziemy i zobaczymy coś takiego tylko w Bydgoszczy. Naprawdę w wielu miejscach w Polsce można coś takiego samego zobaczyć. Jasne. Bydgoszcz mamy chyba załatwioną? Chyba tak. No dobra, to bardzo dziękuję za Bydgoszcz, rewelacyjna opowieść.